dzisiaj uchwała w punkcie 12. To jest podjęcie uchwały usytuowania obiektu gastronomicznego na terenie Parku Lotników Polskich. Drodzy Państwo, ta uchwała stanowi niejako powtórzenie uchwały, którą podjęliśmy już kilka miesięcy temu. Z tym, że w tamtej uchwale wydaliśmy opinię negatywną, ale zawnioskowaliśmy o ewentualne przeprowadzenie postępowania właśnie w tym trybie partnerstwa publiczno-prywatnego na wyłonienie podmiotu, który postawił i zarządzał takim obiektem, pod warunkami podobnymi, jakie zawarliśmy w tej uchwale. Chodzi o to, że przeprowadziliśmy wizję wydziału środowiska, biura planowania, zarządu infrastruktury komunalnej i transportu. No i oni oczekują od nas teraz pozytywnej opinii na tym etapie. Zaszła tutaj tylko w tej uchwale generalnie jedna zmiana, a mianowicie odłożyliśmy w czasie konieczność zainwestowania przez wyłonionego wykonawcę, przez podmiot, który zarządzałby takim obiektem, przełożenie o rok poniesienia przez niego kosztów zainwestowania w infrastrukturę ogródka parku lotników Polskich. Chodzi tutaj o to, że w pierwszym roku, jeżeli taki podmiot zacząłby swoją działalność, to musiałby zainwestować w postawienie takiego obiektu. Tutaj zyski, myślę, że nie byłyby zbyt wielkie, biorąc pod uwagę poniesione nakłady, dlatego oczekujemy, że dopiero w drugim roku taki podmiot wyłoniony właśnie w trybie tego partnerstwa publiczno-prywatnego, przy oczywiście zachowaniu wszelkich wymogów, szczególnie biorąc pod uwagę charakter tego terenu, ale czy jest to teren parkowy, no dopiero w drugim roku uważamy, że powinien takie pieniądze wyłożyć na tą infrastrukturę, na jej dofinansowanie. Także, drodzy Państwo, to jest niejako powtórzenie uchwały, natomiast oczekuję od nas tego Wydziału Kształtowania Środowiska, żebyśmy wydali pozytywną opinię. No i stąd też taka uchwała, taka projekt uchwały przygotowany przez zarząd. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję, czy ktoś w tym punkcie, pan Marek Ziemiański, proszę. To jest obiekt, o którym mówimy. Pełnie ekologicznie, to znaczy wykonany z drewna na drewnianej podłodze, nie związany trwale z gruntem. Także tutaj to wszystko myślę, że nie będzie przeszkadzało Wydziałowi Ochrony Środowiska. My początkowo opiniowaliśmy negatywnie, bo wniosek był o to, żeby obiekt znajdował się tutaj przy samej fontannie, tutaj gdzie kursor widać. Potem, tak jak przewodniczący powiedział, na Widzi została zaproponowana zmiana tego położenia tego obiektu. Po tej stronie bliżej hotelu Justyna i na to się zgodził już Wydział Kształtowania Środowiska. No cóż, wiemy, że fontanna, która tam jest... Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Fontanna, która tam jest, od dawna nie funkcjonuje. Teren, można powiedzieć, umiera. Miasto nie ma żadnych środków na to, żeby ten teren ożywić, więc próbujemy delikatnie rozeznać, co się stanie, jeżeli wpuścimy podmiot prywatny, oczywiście na warunkach, na ścisłych warunkach. Jeżeli to się uda, no to pewnie będziemy przedłużać tą umowę, jeżeli podmiot ten prywatny będzie partycypował w kosztach rewitalizacji tego terenu, to jeszcze lepiej. Pierwszy rok funkcjonowania oni się starają o pozwolenia, także to jest inwestycja tylko i wyłącznie sezonowa. Ja przypuszczam, jeżeli oni by weszli w lipcu, no to stopę wzrostu tej inwestycji no, na pewno im się nie zwróci. To, więc przypuszczam, że trzeba im prolongować te inwestycje, które poniosą, będą zobowiązani ponieść na drugi rok. Dziękuję bardzo, panie Marku. Pani Zofia Ziarkowska, proszę. Ja właściwie to nie miałabym nic przeciwko temu, poza tym, że on tam będzie zanieczyszczał powietrze. Bo będzie coś smażył, coś będzie wypiekał, no i to będzie, a to jest park. Ja myślę, że pani z balkonu poczuje i myślę, że pani przyjdzie na sprawę. Teoretycznie no, można mieć takie obawy, natomiast w praktyce myślę, że no, ludzie grillują i chyba nie ma jednak nic złego. Bo nie wiadomo, czy tam się da w ogóle posiedzieć. Będziemy starali się, żeby na jakimś takim oleju dobrym. Pani Ania, może na dynamiku. Nie jest bardzo nam potrzebna. Chociażby że z tego względu, że idą być dziećmi, dziecko nie się zachce pić. Belita jest daleko.
zgodna z prawa i uważam, że tylko żeby architektonicznie to było dostosowane do tego rejonu i tego samowolka. Ale mi się piwo nie podoba. Pan Michał, pan Michał, to było tylko na reklamie. Legię, to ja wolę cyskie. Pan Michał, Franciszek, potem pan Bogdankowa, proszę o drodzy państwo, teraz mówi pan Michał Franciszek. Pani Gosiu, na Wizji byli urzędnicy i takich obaw nie zgłaszali z Wydziału Kształtowania Środowiska i Wydziału Biura Planowania Przestrzennego. Akurat Biuro Planowania Przestrzennego odniosło się negatywnie w ogóle do tego, ale niesłusznie, bo plan zagospodarowania, który tam obowiązywał, już nie obowiązuje i jest nieaktualny. Jest to teren zielony. Tak jak Marek powiedział, nie jest to związane z gruntem, więc myślę, że to będzie mogło zniknąć, jeżeli będzie, będzie przez mieszkańców. No oprócz tego tam jeszcze na tym placu jest też start ścieżek biegowych, gdzie wielu mieszkańców również naszej dzielnicy i dzielnicy trzeciej biegają, jest to zorganizowane. Myślę, że też takie miejsce będzie dla nich dobre, że mogą, nie wiem, dostawić sobie jakieś rzeczy, czy ewentualnie napić się czegoś po. To jest po prostu ożywienie tego parku, a myślę, że to jest jedyna szansa na to, żeby później wymagać od miasta oświetlenia tego parku i dalszej jakiejś infrastruktury, która... No, przecież ten park może wyglądać tak jak park Jordana na przykład, tak? Bardzo bogato wyposażony z różnymi atrakcjami. Jest drugim co do wielkości parkiem w Krakowie, więc myślę, że warto o niego zapytać. Dziękuję bardzo, panie Michale. Komisja również pozytywnie odniosła to i... Pan Bogdan, chyba potem pan Marek Serzowski. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że mi Michał to wyjął z głowy. Przepraszam. Bo jeżeli chodzi właśnie, to ten pawilonik taki, bardzo ładnie wyglądający, będzie takim jak gdyby pierwszym przyczółkiem cywilizacji w tym parku, wydaje mi się. I będzie bardzo, bardzo ładnie wyglądać, bo to jeśli będzie coś podobnego, to będzie to naprawdę ładne. Tak samo właśnie chciałem zwrócić uwagę na, Park Jordana. Tam w Parku Jordana takich punktów, powiedzmy sobie, gastronomicznych jest chyba 3 czy nawet 4. I w zasadzie nikomu nie przeszkadzają, prawda? Także to tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo ładne i to cieszę się, że ten park będzie po prostu coraz bardziej żył, będzie odwiedzany, będzie gdzie można usiąść, wypić herbatę, schować się przed deszczem, no fajna sprawa. W zależności od metrażu to 120 tysięcy. Panie Bogdanie, pan Marek Sadowski, bardzo prosi, panie Marek. Chciałem nawiązać do pani Zosi Fiarkowskiej. Chciałem panią niestety z obawy powiedzieć, że takie inicjatywy za granicą są niestety rozprzestrzeniane. Częściej jak u nas więcej jest, gryluje się, smaży się, nikomu to nie przeszkadza i parki są pod bardziej ściślejsze jak ten nasz, bo to nasz park to jest dopiero namiotka tego, co jest za granicą. A po pierwsze powstaje jedna z nowocześniejszych, teraz będzie aren w Polsce, tam gdzie ludzie coraz częściej będą się przechodzić z areny do areny, do tego i tam będą korzystać z tego, także to jedno to jest mało, powinno być takie ze 2-3. Przyszły rok. Myślę, że rozwijaliśmy obawy. Dziękuję bardzo panie Marku. Pani Zofia Ziarkowska jeszcze chciała, tak? Nie. Pan Łukasz Wantur. No przyznam się, że jest to fantastyczny pomysł. Na terenie trzeciej dzielnicy znajduje się kilka parków i na następnej sesji Rady Dzielnicy spróbuję przedstawić propozycję, żeby coś takiego zrobić na terenie parku Zaczerwonej Dorożki. My już pana zapraszać nie będziemy. Także nie uważam, że kradnę ten pomysł i przedstawię go jako swój własny na następnej sesji Rady Dzielnicy. Zaznaczmy... Tak, jak mamy nagranie. Tylko muszę bardzo fajnie zaznaczyć, że to się narodziło tutaj i że trzeba też takie inicjatywy w innych dzielnicach stosować. Oczywiście ocenimy ich wartość. Nas będzie lepiej. Wysokość zadania, które powiedzmy nam przeznaczycie na remonty. Nas będzie tyski, powiedzmy. Czy drodzy państwo, jakieś zgłoszenia? Prawie super. Nie widzę, więc zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Kto jest przeciw? Nie widzę, ktoś się wstrzymał z głosu, nie widzę, dziękuję.